się, że czołowa grupa zawodników ma opuścić klub. W związku z tym zwołaliśmy sesję, a nie to, co pan Adamski robi. Przecież pana Adamskiego równie dobrze mogłoby dzisiaj na tej sesji nie być, a my i tak byśmy ją zwołali, żeby zarząd nam powiedział teraz, co dalej z klubem. Ja proszę zarząd i pana prezesa o uzasadnienie, dlaczego Robert Adamski został wykreślony z klubu. Decyzję o skreśleniu pana Adamskiego z listy członków klubu zarząd podjął jednogłośnie, w zasadzie, przepraszam, przy jednym głosie wstrzymującym się po licznych publikacjach w prasie lokalnych i portalach społecznościowych obrażających członków klubu, zarząd, trenerów i instytucje współpracujące z klubem. Decyzja zarządu motywowana była w szczególności licznymi publikacjami w prasie, mediach oraz mediach społecznościowych na przestrzeni ostatnich miesięcy, które zawierały nieprawdziwe i krzywdzące dla klubu oraz wprowadzające opinię publiczną w błąd wypowiedzi na temat klubu. Przedmiotowe wypowiedzi oraz publikacje autorstwa pana Adamskiego zawierały niesprawiedliwe, no czasami obraźliwe określenia dotyczące członków klubu, zarządu, trenerów i instytucji współpracujących z klubem. W przedmiotowych publikacjach na łamach prasy lokalnej oraz mediach społecznościowych krzywdzącej całkowicie niezasadnie wypowiadał się pan Adamski między innymi na temat wybranych legalnie 1 lutego, między innymi 1 lutego na walnym zebraniu władz klubu, negując publicznie i całkowicie bez podstawie legalność wyboru aktualnego zarządu klubu oraz jego autorytet w ramach struktur wewnętrznych klubu jako jego organów pracy, członków zarządu klubu i prezesa, używając określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, patologia mentalne PRL, koteria, skompromitowani działacze i temu podobne. Tutaj pozwolę sobie między innymi zacytować po pierwsze moim zdaniem władze klubu nie mają mandatu do kierowania klubem. To trzeba powiedzieć wprost. Ostatnie walne zebranie było fikcją, ekstra bądź. Jeśli wybory były fikcją, przeprowadzone w sposób nieuczciwy, to dlaczego pan Adamski brał w nich udział i dopiero po przegranych wyborach zaczął kwestionować prawomocność wyborów? Jeśli prawomocne wybory były według pana trenera grotesko, to czemu uczestniczył w walnym zebraniu do jego końca? Nie można zaakceptować faktu, że nie został wybrany, do władz klubu. W walnym zebraniu klubu brało udział 14 członków dorosłych, 5 trenerów, 29 zawodników. Gdyby rzeczywiście duża grupa zawodników popierających zmiany głosowała zgodnie z życzeniem pana Adamskiego, wynik wyborów byłby pomyślny dla niego, gdyż większość delegatów stanowili właśnie zawodnicy. Od wielu lat wszystkie projekty finansowe realizowane przez klub są prawidłowo rozliczane. Władze miasta i powiatu nie mają do rozliczeń żadnych zastrzeżeń. Nie widzimy podstaw do wypłacania dodatkowych gratyfikacji dla pana Adamskiego, tym bardziej, że w układzie finansowym nie przewidzieliśmy środków finansowych, powiedzmy, na nagrody, bo sądzę, że tutaj ewentualnie tą drogą można by było w jakiś sposób wyróżnić danego trenera. Jeszcze taka informacja, 6 kwietnia 2018 roku miało się odbyć spotkanie zawodników z grupy pana Adamskiego z prezesem klubu i trenerami, które zostało ustalone z zawodnikami na godzinę 18:30. Niestety żaden z zawodników nie przyszedł na spotkanie. Chcieliśmy przedstawić stanowisku zarządu, że zawodnicy nadal są zawodnikami naszego klubu. Zarząd zapewni wszystkim zawodnikom wszelką pomoc trenerską, finansową i opiekuńczą w celu prawidłowego przygotowania do sezonu lekkoatletycznego. Co do wyborów, panie prezesie, to, że były fikcją, okazało się na wyborach bezpośrednio, więc trudno, żebym nie uczestniczył w walnym zebraniu. Przecież nie wiedziałem o tym, w jaki sposób one się odbędą. Nadal podtrzymuję to, co powiedziałem, że były fikcją.
Jako trener MKS-u pracuję od 2008 roku i w czasie niespełna 10-letniej pracy moi podopieczni zdobyli 20 medali na poziomie Mistrzostw Polski lub wyżej. W tym w zeszłym roku złoty medal Europejskich Igrzysk Młodzieży. Nie wliczam do tej liczby żadnych medali Mistrzostw Polski LZS lub podobnych substytutów. I w tym roku podopieczna Zuzanna Bronowska pobiła rekord Polski juniorek młodszych w biegu na 600 metrów. Pan prezes przytoczył statystykę całości klubu. Ja tylko dodam, że w ciągu niespełna 10 lat mojej pracy moi podopieczni zdobyli więcej medali aniżeli zawodnicy wszystkich pozostałych trenerów razem wziętych. Proszę Państwa, moi adwersarze szermują właśnie zarzutami o tym, że niepotrzebnie publicznie manifestowałem niezadowolenie z tego, jak funkcjonuje klub. Pracowałem tam od 10 lat i praktycznie do tej pory publicznie nie podnosiłem kwestii klubowych. I tu też mnie zdziwił pan prezes, bo dziesiątki, a może jeszcze więcej razy podejmowałem próby rozmowy, co w MKS nie działa tak, jak powinno. Częstym uczestnikiem tych rozmów był pan trener Marcin Zaborowski i zawsze słyszeliśmy, że czegoś nie da się zrobić albo w późniejszym terminie, po czym temat wyciszamy. Być może zarząd w ogóle o tym nie wie. No ale ile można dać się zgodzić i dawać wykorzystywać? Przyszedł właśnie moment, aby o pewnych sprawach powiedzieć głośno. W zasadzie usłyszeliśmy tutaj jakieś absurdalne zarzuty, nic konkretnego. Nie widzę tutaj konkretów, jak mogłem działać na szkodę klubu. Nikt mi precyzyjnie nie odpowiedział. Poza tymi prasowymi wypowiedziami. Ale dziwię się, że zarząd nie skupił się na doprecyzowaniu, dopytaniu, o co mi chodziło i co z tymi nieprawidłowościami, tylko po prostu skreślił mnie z członków klubu. Członka klubu. Tą decyzją zarząd działał de facto na szkodę klubu i miasta, bo wiadomo, że już większość zawodników, w zasadzie wszyscy zawodnicy mojej grupy zmienią barwy klubowe i za jakiś czas będą reprezentować klub lekkoatletyczny Mazowia Praki Ciechanów. Dziękuję wszystkim uczciwym osobom, z którymi w czasie 10 lat miałem do czynienia, a także tym 10 zawodnikom, których w klubie MKS prowadziłem. Czas na nowy etap. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko po prostu naprostować kilka kwestii, które usłyszeliśmy tutaj od zarządu. Pierwszą jest, że zarząd w momencie, kiedy został zwolniony trener, zarówno mój, jak i zawodników, którzy dzisiaj się pojawili, że dostaliśmy bardzo dobre oferty, że właśnie trener, pan Andrzej Wołkowiecki, mógłby zostać moim trenerem i pomóc mi właśnie rozwijać umiejętności. I kiedy dostałam tą informację, a dokładnie dostaje ją moja mama SMS-owo, zadzwoniłam do trenera Wołkowieckiego, żeby zapytać się, jak to miało to wyglądać, bo ja jestem w Płońsku, uczę się tutaj, chodzę tutaj do liceum, a on trenuje w Warszawie zawodników. I w tym momencie usłyszałam, że on tak naprawdę nie wyraził zgody, bo stwierdził, że nie miałoby to sensu, bo on wyjeżdża bardzo często na zgrupowania. I tak naprawdę on poinformował zarząd naszego klubu, że nie mógłby zostać moim trenerem, bo nie miałby po prostu takiej opcji. Także chciałabym to po pierwsze powiedzieć. I jako drugi, przed chwilą usłyszeliśmy, że dostawaliśmy drobne upominki. No nie powiem, dostawaliśmy drobne upominki, bo na przykład w tym roku, w grudniu, dostawaliśmy cały karton słodyczy. Były to lizaki i cukierki. Szkoda tylko, że były przeterminowane. No, przykro mi, ta atmosfera zabrnęła tak daleko, że myślę, że za chwilę będzie coraz więcej procesów sądowych i wzajemnych oskarżeń. Tym samym zamykam. Kiedy pan powiedziała, że jesteśmy w Polsce?